tego występu. Ta feralna taśma sprawiła, że ten dorobek nie jest jeszcze bardziej okazały, ale 10 punktów w meczu finałowym to jest pokaźny dorobek. Taśmy też dotknął dziś jego rodak, Andreas Jonsson, ale on zdobył tylko 6 punktów. I pomyśleć, kto by przed meczem powiedział, no tak, lider zespołu, Andreas Jonsson, 6 punktów, piekielnie ciężkie zadanie, no ale... znakomicie ta druga linia, szczególnie Jonas Davidsson, no i junior Patryk Dudek. Dokładnie, Chaluba dzisiaj, nie tylko dzisiaj, okazał się praktycznie kompletnym zespołem. Brak Rafała Dobruckiego, a mimo tych problemów, praktycznie każdy z nich indywidualnie stanął na wysokości zadania i to ich dzisiaj poprowadziło do zwycięstwa. Nie do końca idealne spotkanie pojechał Andreas Jonsson, ale z kolei Jonas Davidsson go zastąpił. Patryk Dudek, Piotrek Protasiewicz bardzo dzisiaj zdeterminowany. Greg Hancock zwycięża też w ważnych momentach, więc nie ma słabych ogniw, ale mistrz Polski nie może mieć słabych ogniw. W ubiegłym roku tych ogniw nie było w Unii Leszno, w tym roku w zawodach finałowych w Falubazie Zielona Góra. I odsłana ostatnia sezonu 2011. Zapamiętamy ten sezon na pewno jako sezon wielu zupełnie niepotrzebnych dyskusji dotyczących polskiego żużla. A to jeśli chodzi o tłumiki, a to jeśli chodzi o stan toru, niepotrzebnych podejrzeń, zwolnień trenerów. Ale myślę, że półfinały, poza tym pierwszym nieszczęsnym meczem w Lesznie, i finały na pewno dostarczyły nam wielu wspaniałych emocji. No i na deser wyścig 15 wielkiego finału. No i wreszcie udaje się rozegrać 30 wyścigów w wielkim finale. Protasiewicz, Kołodziej, Hancock, Hampel. Ostatnie danie sezonu 2011. I nie będzie to danie bez smaku, bo już się zapowiadają wielkie emocje. Na podwójnym prowadzeniu dwójka zawodników z Leszna. Hampel i Kołodziej, Protasiewicz znów będzie robił co w jego mocy, by dogonić, rozdzielić przynajmniej parę leszczyńskiej Unii. No ale jak na razie to obaj zielonogórzanie wiozą tyły w tym wyścigu. Jadą parę, Hancock z Protasiewiczem, no ale uciekają im rywale. Hampel, Kołodziej, bez wątpienia dwa najjaśniejsze punkty drużyny leszczyńskiej w dzisiejszym spotkaniu. No i Boże, gdyby znalazł się ten trzeci muszkieter w talii trenera Romana Jankowskiego, to wtedy lesznianie walczyliby do ostatniego wyścigu. A tak wszystko rozstrzygnęło się matematycznie już po wyścigu 13. Ale jeszcze raz powiem tak, wielkie brawa dla Unii Leszno za walkę do samego końca. Podwójne i jedno jedyne pierwsze i ostatnie w tym drugim meczu zwycięstwo Lesznian, którzy przegrywają drugi mecz finału w Zielonej Górze 38-52, a cała rywalizacja kończy się triumfem zielonogórzan. Oni są mistrzami Polski na rok 2011. Był to wyścig prestiżowy, tutaj nie było mowy o odpuszczaniu. Każdy miał sobie coś jeszcze indywidualnie tutaj do udowodnienia. Jarek Hampel z Januszem Kołodziejem chcieli dobrze zakończyć to spotkanie. Piotr Protasiewicz z Hancockiem na pewno też, ale już na starcie para leszczyńska zdecydowanie uciekła do przodu i mogła kontrolować tą sytuację. Myślę, że z okrążenia na okrążenie ciśnienie i u Grega Hancocka, i u Piotrka Protasiewicza spadało. Powoli dociera do nich to, że zostają drużynowym mistrzem Polski.